Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny part, część challenge'a, którego zacząłem wczoraj. Czyli tier listy. Miało być top 3 serię. Ja zrobiłem póki co tylko Sonika, bo oczywiście zajęło to cholernie dużo czasu. I jeszcze raz muszę powiedzieć, że jeśli za bardzo się nie wgłębiałem, to dlatego, że widzieliście, ile tego było. Tak dla porównania, Michał również został, czyli Pomidor, również został do tego nominowany i jemu omawianie, nie wiem, tam każdy bodajże miał z 15 gier, czy tam z 20, coś w tym stylu, zajęło mu 1,5 godziny, czyli tyle, ile ja miałem z niemal dwu, czy tam trzykrotną ilością tych samych, dwu, czy tam trzykrotną ilością tych gier. Więc po prostu nie chciałem, żeby film miał jakieś 7 godzin i dlatego się jakoś nie wgłębiałem, ale tu jest zdecydowanie, jak można zauważyć, trochę prostsza robota, bo jest tego dużo, dużo mniej. Już widzę, że tutaj dwie mobilki idą na wpierw, I guess, więc od razu je załatwię. No i jakoś to będzie. Może jak ten film nie będzie za długi, to też od razu zrobię trzecią serię, czyli Spiro, ale zostajemy tak, przy takim planie, że może to będzie tylko z tego, więc na początku Ratchet & Clank Going Mobile. Jest to ciekawa gra, bo jako jedyna w serii Ratcheta to jest w pełni w 2D. Nie ma tutaj elementów 3D. Już mieliśmy niby w poprzednich grach przed nią jakieś elementy, które są 2D, typu w Up Your Arsenal były te wideokomiki z Quarkiem, w no, Secret Agent Clank to było akurat po, ale no zagadki z Gadget Botami były w 2D. Nie, to był w Size Matters, nie w Secret Agent Clank, whoops. I poza tym nie przypominam sobie, żeby jakiś, a nie, jeszcze Nexus miał takie 2D zadania z Clankiem, więc no, ale no, Going Mobile, stwierdziłem, że nawet jak na dzisiaj, w sensie wtedy, kiedy robiłem Let's Play z Going Mobile, to była to dosyć okej gra. No była to jawówka, no nie można za dużo od niej oczekiwać, ale historia miała jaką taką, no mówię, no, nie za dużo można od tego oczekiwać. Ale ogólnie grało się w nią dobrze, I guess. I grała się prawie jak Ratchet & Clank, to znaczy poza oczywiście faktem, że bronie praktycznie nie miały żadnej różnicy ze sobą. I level design był dosyć przeciętny, no jak na grę 2D z Ratchetem i Clankiem, to nie można się za dużo spodziewać. No, Ratchet za dużo, bardzo bazuje właśnie na tym byciu w 3D, dlatego nie ma za bardzo w serii elementów 2D. I nie sądzę, że to da się dobrze przechwycić do 2D, ale no nie było zło. Powiem szczerze, że gdybym wiedział o istnieniu jej, ogólnie wiedział o istnieniu Ratcheta w tamtym czasie, kiedy ona wyszła, i bym sobie ją jakoś ogarnął, to sądzę, że miałbym z nią fajny czas. No teraz też mam fajny czas z nią. Szkoda, że nie została jakoś rewydana na, nie wiem, nawet jako minigierka na Wicie mogłaby być fajna. Taki bonusik do The Ratchet & Clank Trilogy. A, macie pseudo remaster Going Mobile i to bym ją na B. Biorąc pod uwagę, na co wyszła i co próbuje emulować w małym formacie, to takie B może być. Tu nie sądzę, że raczej będę dodawał coś w stylu C+ i tak dalej, po prostu z tym będę jakoś próbował działać. Ratchet & Clank Before the Nexus, tak się to bodajże nazywa, idzie na D. Nie lubię tego. To jest Infinite Runner na Androida. I szczerze, według mnie jest kiepski. Grałem w niego trochę, to muszę przyznać. I powiem tak. Dobrym przykładem, jak zrobić Infinite Runnera dobrze, to jest Sonic Dash. Wiecie, mnóstwo update'ów, dodawanie jakichś postaci,
robienie eventów, dodawanie innych lokacji nowych, jak na przykład Mushroom Hill czy Green Hill, czy jeszcze innych jakichś. Trochę ulepszanie tego, jak na przykład przy sequela, że o, wychodzi jakaś tam, powiedzmy, nowe uniwersum Sonica, Sonic Boom, Sonic Boom 2, Sonic Dash 2, Sonic Boom, które w sumie nie było za bardzo podtrzymywane, ale i tak dostawało update'y i tak dalej, więc to jest cool. A później wersja multiplayer, Sonic Forces Speed Battle. I no dobra, to nie za bardzo się tyczy Sonic Dash samego, ale no. Co próbuję powiedzieć, to że jest jakoś to odświeżane co jakiś czas. Ratchet Clank Before the Nexus to po prostu tak było sobie. Jedyne co tam można chyba było bodajże odblokować to bronie. I tyle. Więc nie wiem, to według mnie nie jest dobry Infinite Runner, nie za bardzo został podtrzymywany przez Sony, przez kogokolwiek w ogóle. W przeciwieństwie do Run Sackboy Run, które zostało wydane i na Androida, i na Vita, to właśnie sądzę, że może by trochę więcej sukcesu miało, jakby zostało też wydane na Vita. Troszkę, że o, przynajmniej jakaś jedna dodatkowa gra Ratcheta na Vita, po to, żeby jeszcze bardziej dokopać PS4, bo w ogóle ostatnio ogarnąłem, że PS4 to jest konsola z najmniejszą ilością Ratcheta i Clanka, i nawet Vita ją pokonuje, co jest trochę smutne. Bo jak cię Vita pokonuje w czymś, to już wiesz, że jest źle. Sam mam Vita i kocham tą konsolę, ale no, nie mogę się podtrzymać robienia z niej żartów. Ale no, raczej Clank Before the Nexus na D sobie idzie. Raczej sądzę, że może tutaj już będę robił tak, powiedzmy, chronologicznie, żeby to jakoś iść z tym dobrze. Dlaczego tu jest to co komuś się tu pokiełbasiło. A nie ma Quest for Booty, tak teraz zauważyłem. No to dobra, potraktujemy Ratchet & Clank Future Tales of Destruction jak Quest for Booty. O, tak będzie najlepiej według mnie. Po prostu musimy działać z tym, co mamy. Więc tak i tak. Dobrze jest? Chyba na dół to jest. Nie pamiętam co było pierwsze. Chyba od czterech za innego było pierwsze. No, więc teraz powinno być dobrze. Mówię, jeszcze powinno być Quest for Booty, ale to niestety nie ma. Więc potraktuję właśnie Tales of Destruction Future jako Quest for Booty. Ratchet Clank 1. To jest. Może to być troszeczkę nie fair. Bo ja grałem w Ratcheta 1 po graniu w następne części, bo jak dobrze wiecie, ja miałem historię z Ratchetem taką, że najpierw zacząłem od sagi Future, dopiero później się dowiedziałem o... Znaczy dowiedziałem, dopiero później zagrałem w klasyczne gry. Nie, najpierw było tak, że zagrałem w sagę Future, później zagrałem w gry na PSP, a dopiero ostatnio zagrałem gry klasyczne. Już nawet nie mówię o tych, bo to już dużo, dużo później było, ale właśnie tak od tyłu można powiedzieć, że szedłem. I w sumie do teraz nie wiem dlaczego. W zasadzie miałem PS2 tyle czasu i raczej jakoś tak u nas w domu nie zawitał nigdy. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie przypominam sobie, żebym grał za młodu. Stary jestem. Nie pamiętam, żebym za młodu właśnie grywał w Ratcheta, bo właśnie go prawdopodobnie nie było. Muszę sobie jakąś ściereczkę na moje okulary, bo mi się psują. Nie psują, ale no, dobra. Więc Ratchet 1, no, mówię, tu trochę może być skiepszczona trochę moja ocena, bo grałem w nią praktycznie ostatnio, można powiedzieć. I Ratchet 1 jest według mnie bardzo trudną grą, do której się wchodzi, w szczególności właśnie jak się wchodzi z późniejszych gier. Widać, że jest to gra, która rozpoczyna serię, a nie jest taka, do której więcej później się przyłożyli. Znaczy, nie mówię, że się nie przyłożyli do Ratcheta 1, ale
Jakby niektóre rzeczy można było się domyślać, że mogłyby być problemem albo byłyby denerwujące, i za bardzo o tym nie pomyśleli i nie wprowadzili nic z tym. I dopiero przy raczycie dwójce stwierdzi, ej, to jednak nie działa, więc zmieńmy to. I o Jezus Maria. Kurde, będę musiał lepiej wyczyścić te okulary. I ogólnie tak. Fabuła jest całkiem okej. Okay. Fabuła w raczycie jest całkiem okej, okay, jak widzimy powstanie tych postaci. Że najpierw mają ze sobą problemy, a później, jak wiecie, porzucają ten cały swój topór wojenny i jakoś działają w dobru, w imię dobra. Trochę mnie tam irytowała postać Ratcheta, bo był taki. No był dupkiem, tak mi się wydaje czasem. Co później według mnie naprawili w późniejszych częściach. I właśnie mi to nie pasowało wreszcie jedynce. Właśnie tak Ratchet był strasznie taki dziwny. No po prostu był, zachowywał się jak dupek. No nie, no nie pasowało mi to w jego postaci. Nie lubiłem Ratcheta w Ratchet jedynce. Clank też w sumie był jakiś taki. No mówię, to były dopiero początki tych postaci, więc. Później parę rzeczy doszlifowano, ale Krank też zachowywał się. Nie mogę powiedzieć, że dziwnie, ale po prostu. No czasem jak idiota, tak kompletnie z dupy. Wie, kto to jest kapitan Quark. Widział kapitana Quarka. A jak zobaczył droida, który wygląda jak. Kapitan Quark to, o, siema kapitanie Quark, mamy do ciebie sprawę i tak. Wydaje mi się, że Clank powinien rozróżnić żywy organizm od robota. Dodatkowo na sprężynie. Więc, no. Jeśli chodzi o sam platforming, to był to czysty platforming, co mi się nawet podobało. Nie było jakoś nic skomplikowanego. Co też mogło być trochę minusem, bo czasem trzeba pokomplikować rzeczy, ale no w zasadzie cała gra, można powiedzieć, że gra się tak samo. O. I tyle. Więc można powiedzieć, że to jest dobry początek serii, ale jakoś, no mówię. Późniejsze gry to ulepszyły, więc dałbym to na by. Going Commando, jak mówiłem, Going Commando bardzo dużo naprawiło z Ratchetem 1. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o gry PS2, to zawsze mam problem z określeniem, czy moją ulubioną jest Going Commando, czy właśnie Up Your Arsenal. I tak, z Going Commando. Fabuła była ciut lepsza niż Ratchet 1. To od razu muszę powiedzieć, fabuła była lepsza niż Ratchet 1. W szczególności z twistem na końcu, że o, tak naprawdę to Captain Quark był tym złym, bo nie wiem, dostał depresji po tym, że Ratchet go pokonał. Czy coś, ale no. I graficznie za bardzo też się nie, graficznie się za bardzo nie różniło. Właśnie powiedziałbym, że Ratchet 1 to jest chyba najładniejsza gra z serii, a później to tak trochę z tą właśnie grafiką poszli w dół. Nie wiem, czy się dużo ludzi zgodzi, ale po prostu tak odczuwam po prostu, że krainy w Ratchet 1, może dlatego, że Ratchet 1 ma trochę inny art style niż dwójkę i trójkę i tak dalej, więc może dlatego też sądzę, że są troszeczkę ładniejsze lokacje w Ratchet 1. Ale no, to jest jedna z tych rzeczy, które dostała według mnie downgrade. Bronie są fajniejsze do używania, ogólnie movement cały jest dużo lepszy według mnie, w szczególności na, wiecie, magnetycznych powierzchniach jest dużo lepszy. Bodajże, pamiętam, że chyba był komentarz w Insomniac Museum w Ratchet 2.
odnośnie właśnie tego chodzenia na magnetycznych terenach, że tak grając na 302, to się bardzo zdenerwowali, jak wolno Ratchet chodzi, więc nie chcieli tego samego błędu powtórzyć z Ratchetem dwójką, więc go przyspieszyli, żeby miał powiedzmy normalną prędkość. I to mnie teraz bardzo śmieszy. No i no. Wszystko tak naprawdę lepsze. Mniej więcej to samo, ale wszystko lepsze. Dodatkowo areny wprowadzili, co też było dużym podniesieniem, że tak powiem, odgrywania tego samego. I ogólnie było fajnie grać na arenie. Czasem, że areny nigdy nie były jakimś mocnym punktem Ratchetów. Powiedziałbym, że areny były. Trudno mi powiedzieć. Albo w Nexusie, albo we Cracking Time były najciekawsze według mnie. We Cracking Time w sumie bardziej przez to, co było usunięte. Bo bodajże z tego co pamiętam, chyba było usunięte w arenie wyścigi na hoverbootach. I to mi się nie podobało, bo szkoda. Bo byłoby fajniej, tak wiecie. Jakiś competition byłoby z czasami. A tak to nie, za bardzo nic nie ma w tym. Ratchet & Clank Up Your Arsenal. W zasadzie to jest ta sama gra co dwójka, tylko ulepszona. Ja w online w Ratchetie nigdy nie grałem, to muszę od razu powiedzieć. Poza w Czterech za Jednego chwilę sobie tam pograłem online i tyle. Ale tak sieciowo wiecie. Ani w Deadlocked, ani w czy tam Gladiator, ani w Up Your Arsenal, ani Size Matters nie grałem. Więc ominęło mnie ta część gry, która sądzę, że była najbardziej sprzedawalna. Bardzo nie lubiłem misji w Ratchecie Trójce. Według mnie były niepotrzebne i trochę za bardzo przedłużały rozgrywkę. Tak niepotrzebnie. Po prostu większość mnie denerwowała. Gdyby te misje tak, wiecie, tak odjąć, to byłaby to według mnie perfekcyjna gra, bo wszystko tam było fajne, bronie były tak naprawdę w większości zarąbiste. Rhino, no dobra, Rhino jeszcze, do Rhino jeszcze mam problem, bo jak się zupgrade'uje do tego mocniejszego Rhino, to oślepia cały ekran i to mi się nie podoba, nie lubiłem bardzo tego Rhino. Do dzisiaj chyba mogę powiedzieć, że to jest moje najmniej ulubione Rhino w serii. Zupgradeowane, bo to, że tak powiem, bazowe jest całkiem okej, ale to zupgradeowane jest do dupy. I moja ocena Ratcheta trójki byłaby na. A wiecie co? SK. Damy do Ratcheta dwójki do SK, raczej Ganga Pirosnal do A. I o, tak to uważam. Może później zmienię tą decyzję i upuszczę je jednak o to jedno, bo choć. No, w sumie. Going Commando nie jest perfekcyjną grą. To nie jest jeszcze ta pora na perfekcyjną grę. Deadlocked. Deadlocked miałem pierwszą okazję grać, jak wypuścili port HD, więc już wiecie, że może być niemiło. I portu HD nie polecam nikomu. Jeśli macie PS2, ba, nawet jeśli macie dostatecznie dobry komp, żeby emulator PS2 utrzymać dobrze, to zagrajcie w wersję na PS2. Nawet się nie próbujcie się chrzanić z wersją na PS3. To jest okropny port. Teraz będę rantował o tym porcie. Nie, no na serio, wszystko tam zdupili. Co się dało, to zdupili w tym porcie. Cutscenki do dupy. Kamera z jakiegoś powodu jest tam do dupy. Przenika przez wszystko. Gra się glitchuje i crashuje jak cholera, jeśli się za szybko rzeczy robi. Do dzisiaj pamiętam, jak jest walka z tym pierwszym robotem na arenie. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale jest ta pierwsza planeta, w której się pojawia ten robot boss. Ostateczna z nim walka jest w tej arenie tak zamkniętej.
A nie w poziomie, tylko już autentycznie to jest poziom, w którym jest arena i tam się walczy z nim. I jest tam. Jedno z tych zadań jest takie, że on się teleportuje czy coś tam i trzeba odkręcać śruby, żeby się dostać do następnego poziomu. I ja zawsze wysyłałem te roboty, które znane mi latają swoją drogą. One mi akurat się podobają w tej grze. Nie wiem, taki. No, fajna komediowa rzecz dodana. I one, jak się dostawały do tej śrubki, one znikały. I nie mogłem iść dalej, bo nie mogłem też sam złapać tej śruby. I miałem softlock. I nie mogłem dalej iść. Nie wiedziałem, o co chodzi. I no, porzuciłem tą grę, aż w końcu ogarnąłem, że coś tu nie gra. I sam zacząłem obracać te śrubki. Już do końca gry ani razu nie wysłałem tych robotów do odkręcania śrubek, bo się bałem, że znowu softlockują się. Więc no, to jest moja opinia na temat portu HD. Nie grajcie w to. Tak samo jak nie grajcie w Rayman 3 HD, ale to już inna sprawa. No i tak, ale o samej grze teraz powiem, bo długo i dużo mogę gadać o tym, jak port HD jest do dupy. No i tak. Sam Ratchet Deadlock powiedziałbym, że jest bardzo fajną grą, ma według mnie. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu. Zrobili tak naprawdę z tych aren całą grę. I według mnie zrobili to dobrze, bo na przykład nie ma zadań, jest tylko jedno zadanie, którego nie lubię. Ale nie ma tak. Wszystkie te zadania, jakie tam machnęli, są mniej lub bardziej przyjemne. Jest tylko jedno zadanie, którego nie lubię, i to jest jak się chodzi w tym. Nie mogę powiedzieć czołgu, tylko tym. Pająku, o, tak nazwę. Pająku. W którym trzeba strzelać do targetów, i to jest jedno zadanie, którego nie lubię, bo jest wolne jak cholera, nie da się tego przyspieszyć praktycznie wcale. I to jest jedno, jakiego nie lubię. Ale poza tym gra jest bardzo fajna. Sterowanie to jest według mnie tam najlepiej z ratchetów. Właśnie nie wiem tak naprawdę dlaczego. Może przez charge buty, że one tam są cholernie szybkie. Ale po prostu movement ratcheta jest dużo lepszy niż to było w klasycznych grach. W sensie w oryginalnej trylogii. Wydaje mi się, że jest szybszy. Lepiej się nim skacze. Ogólnie, mógłbym tu trochę dłużej mówić, gdybym miał więcej czasu na zastanowienie o tym i lepiej to wypowiedzieć, ale mam z tym problemy. Przepraszam. I fabuła sama w sobie też jest okej, okay, bym powiedział. Alfa przywróci, więc to jest okej. Okay. Szkoda tylko, że po tej grze już nigdy o nim nie wspomniano. A szkoda, bo trochę bym chciał usłyszeć bardziej o nim, jak jego życie jako robot, jako półrobot wygląda. I ogólnie sądzę, że gra sama. O tak, o tak. ASMR z picia herbaty, bo inaczej mi gardło wyschnie. I bardzo chętnie do niej powracam od czasu do czasu. I swoją drogą muszę przyznać, że pewnie jako jeden z nielicznych zrobiłem 99 poziom w każdym na każdej broni. Jestem dumny z tego i osobiście uważam, że nie było żadnego nie ma żadnej dobrej jakby to powiedzieć. Nie róbcie tego, bo się nie opłaca. Tylko tracicie czas. Chyba, że jesteście. Lubicie kompletować gry, to. Sure, ale. Ale jeśli nie lubicie, to nie zaskakujcie z tym, bo nie ma praktycznie żadnego bonusu z tego. Macie tylko wszystko tęczowe, co po jakimś czasie może denerwować bardziej niż pomagać.
Ratchet & Clank Size Matters. Tu od razu muszę powiedzieć, że Ratchet & Clank Size Matters i Secret Agent Clank będę oceniał jako gry PSP i tylko jako gry PSP. Ponieważ wydaje mi się, że port PS2 był niepotrzebny i tylko popsuł według mnie tą grę. Że właśnie i Size Matters i Secret Agent Clank bardziej pasują po prostu tylko jako gry PSP. I tu tylko powiem, że porty na PS2 są do dupy. Znaczy niby fajnie, że Size Matters dostało te polskie napisy i w ogóle. Szkoda tylko, że tłumaczenie było trochę do dupy, ale dobra, nieważne. W sumie w Secret Agent Clank tłumaczenie też nie było jakoś wyśmienite. Grafikę niby trochę ulepszyli, ale to tylko tyle. Nie dodali tam nic takiego fajnego. Bo nawet usunęli rzeczy, bo chyba nawet nie ma multiplayera tam. A szkoda, mogliby coś wymyślić, żeby na przykład z PSP dało się połączyć czy coś, I don't know. A Secret Agent Clank port PS2 mi się strasznie nie podoba, bo jeśli jesteście na tym kanale długo, to wiecie, że ja mam bardzo duży problem z tym, jak w grze się za dużo rzeczy świeci, jak jest motion blur i takie rzeczy. I Secret Agent Clank jest jedną z tych gier, w których się wszystko świeci, po prostu jakby dali filtr neonowy do każdej możliwej powierzchni w tej grze. I o, to jest wasz port zarąbisty, jest lepszy graficznie i walcie się na ryj, to jest wasze i grajcie sobie w to. Poza tym te gry są takie same jak na PSP, ale po prostu wolę porty na PSP niż porty na PS2. Są dla mnie, porty na PS2 są dla mnie do dupy. I tak, Seven Size Matters. Wiem, że fandom strasznie nie lubi tych gier na PSP. I osobiście widzę trochę, dlaczego mogłoby być to nielubiane, ale nie do końca. Zdecydowanie jest to gra, która widać, że nie została zrobiona przez Insomniac. Znaczy niby to zrobili ludzie, którzy kiedyś pracowali w Insomniac i Naughty Dog, ale nic poza tym. to nie jest Insomniac, to może być trochę poczucia Insomniac, ale nie jest Insomniac. Tak samo w sumie jak Załoga Q i All for One w sumie, tak dla mnie czuję to, bo chyba to bodajże zostało robione przez inne studio, ale było Insomniac, ale to chyba było ich mniejsze studio i mówię, to też trochę czuć właśnie tak, że to nie do końca Insomniac robił, ale wracając, sama fabuła była dla mnie bardzo pokręcona, nie za bardzo wiedziałem, co się dzieje czasami. I trochę jakby próbowali, wydaje mi się, powtórzyć to, co robili, te same klisze rzeczy w poprzednich częściach, jak na przykład, o, to jest ta mała dziewczynka, która nam pomagała cały czas, o, ona okazuje się zła i była za tym planem cały czas, praktycznie. I to jest według mnie trochę jak powtórzenie tego, że Quark jest zdrajcą i tak dalej. I cały ten wątek, że Quark, że ten gość, którego już nawet z imienia nie pamiętam, ten główny zły gry, chciał szukać Quarka, że jest jego ojcem czy coś. Kompletnie nie rozumiem po cholerę to, nie wiem, czy to miało być jakieś komediowy punkt gry czy coś, ale nie rozumiałem tego. Bardzo mi się podobał system nie broni, pancerza, i wydaje mi się, że to byłoby dużo ciekawsze, jakby to robili w dalszych grach. I to mówię akurat szczerze, że właśnie ten cały myk z mieszaniem pancerza i dostawanie jakichś różnych jego części, to nawet jest fajny myk i sądzę, że właśnie powinno było to być już dodane tak do głównej serii. I szkoda, że tego nie zrobili. No mówię, to jest nawet całkiem cool pomysł i szkoda, że tak powiem zmarnował się na jednej grze. Bo to jest akurat, to było akurat fajne. I to mogę przyznać z ręką na sercu, że to było fajne w Size Matters. Jeszcze ten cały myk z modami klucza, który też trochę został, no trochę, został przeniesiony
Znaczy nie, w Size Matters to było po prostu bonusy dla klucza, przez to jakie się miało części pancerza. W Secret Agent Clank to było, że po prostu się miało mod na klucza, można było wybrać. I sądzę, że to też mogłoby być fajne w następnych częściach, tak dodanie jakieś urozmaicenia dla klucza. Taka bazowa broń to mogłoby być jakoś, jakieś fiu-bździu dodane. Ja akurat bardzo dobrze wspominam granie w tą grę. Na PSP, no, skill pointy ma przesrane i według mnie najmniej fajne z całej serii, bo w zasadzie skupiałem się na tym, o, zabij przeciwników w taki albo nie taki sposób. Nie wiem. Zrób coś w określonym czasie. W zasadzie to są jedyne takie typy challenge'y w tej grze. Nie podoba mi się to, co są najmniej moje ulubione skill pointy w obu tych grach. One są strasznie do dupy. A no, wspominam. Jako gra na PSP to jest ok. Jakbym miał to. Jakby to były jedyne gry, jakie miałbym na PS2, to bym się wkurzył. Ale jak na PSP, to jest ok. Wiecie, zawsze mogę sobie wziąć, trochę pograć, odłożyć. Cool, i później znowu do tego wracam. Podczas jazdy dużo też w nie grałem i to było fajne. Ale mówię, jakbym miał tak po prostu siąść do tego i zacząć grać sobie powiedzmy na PS2, to bym tego nie zrobił, bo by mi się nie chciało pewnie po jakimś dłuższym czasie. A takie małe przerwy to nawet są cool. I o, i tyle mam do powiedzenia. I mój werdykt na Size Matters jest taki, że jako gra na PSP, to powiedziałbym, że poszłoby na takie średnie-średnie. Jeszcze nie wiecie, że to nie jest złe, ale są lepsze gry od tego. Nie nazwałbym ją złą. I w sumie dałbym to również do Secret Agent Clank. Szkoda, że nie zrobiło tego Insomniac, bo motyw Secret Agent Clanka z Ratchet'a 3 był całkiem ciekawy i według mnie można było z tego zrobić dużo więcej. Sam Secret Agent Clank jest strasznie dużą, długą grą i ma wiele stylów gry. Jedyne, co mi nie pasuje, to to, że gameplay Ratchet'a, znaczy oczywiście głównym bohaterem jest Clank, a nie Ratchet, ale trochę mnie to boli, że Ratchet został ograniczony tylko do walk w arenie, a tak naprawdę jest zero platformowania. I to mi się nie podoba. Strasznie mnie to boli, że właśnie nie ma jakichś, nie wiem, powiedzmy, Ratchet spróbuj się tam, nie wiem, wydostać z więzienia i dostań jakieś informacje. W sensie, no wiecie, ucieknij z celi i przejść przez, nie wiem, szyb wentylacyjny, który ma z jakiegoś powodu tyle pułapek, że się zesrać można i to jest jakiś poziom platformowy. Mogło to by być fajne zrobione, a został ograniczony do walk na arenie. Co niby jest trochę sprytne, że o, wiecie, jest zamknięty w więzieniu, więc ma tylko walki na arenie, ale no. Gadżetboty były spoko, wydaje mi się, że to jest jedno z przyjemniejszych, poza oczywiście Clankiem, trybów gry. Quark jest taki średni, bo tak naprawdę jest tylko ograniczony do walki z bossami. Poziom stamina jest moim znienawidzonym, bo trwa milion lat, więc nie lubię poziomów z Quarkiem. A jeśli chodzi o Clanka, no, z tego, jedyne co mogę powiedzieć jako taki fes minus do Secret Agent Clank, to jest za bardzo, wiecie, za dużo w nim jest quick time eventów. No, niby stealth i stealth czasem bardzo się od bardzo ma dużo tych quick time eventów, ale bardziej tu piję do tych poziomów rytmicznych, pseudorytmicznych. Niby są fajne po części, ale mówię, ja nie jestem za dużym fanem quick time eventów i
Ech. Nie lubię ich, nie mam. Z 2 razy już bym wolał, żeby ich nie było. Ale jak są, to okej. I tyle, więc. No, Secret Agent Clank też na C, tak. Obie są. No i teraz wchodzimy do sagi, którą najbardziej znam. Czyli sagi Future. Ratchet i Clank Tools of Destruction. Druga gra, w jaką zagrałem. Ratcheta. Pierwsza to oczywiście była Quest for Booty. No i cóż mogę powiedzieć o Tools of Destruction? Według mnie to jest tak pomiędzy Tom a Tom, by nazwa. Tom a Tom. Tom a Crack in Time to nazwałbym najlepszą grą Ratcheta. Ponieważ ile jest w niej kontentu? Pierwsza gra na PS3 i po prostu według mnie miażdży wszystkie gry, jakie były dotychczas z Ratchetem. Historia. Zajęli się wreszcie poważną historią i taką, która trwała aż 3 gry, co mi się bardzo podoba, lubię właśnie taką skomplikowaną, taką ciągnącą się fabułę. Znaczy nie do końca skomplikowaną, ale no, wiecie, że jest ciągłość ta fabularna. Niby w klasycznych Ratchetach też była jakaś ciągłość fabularna, ale nie za bardzo. Wiecie, jak nie graliście powiedzmy w Ratcheta dwójkę, to nie będziecie mieli problemu z dojściem w zagranie w Ratchecie trójce. I tyle. Nie było jakiejś aż takiej ważnej ciągłości fabularnej. Tutaj była. Mi się to podoba i bardzo mi to przypominało właśnie serię Adventure Sonica, że. Znaczy, może nie do końca, bo jednak jak się grało w serię Adventure Sonica, to nie trzeba było zagrać w poprzednie części, ale po prostu lepiej się rozumiało całą fabułę, jak się zagrało w je poprzednie. Tu bardziej piję nie do SA1, SA2 i tak dalej, tylko do powiedzmy trylogii fabularnej. Czyli Sonic Adventure 2, Sonic Heroes i Shadow the Hedgehog. Tak to rozumiem jako tutaj w tym wypadku ciągłość fabularna i to mi się wydaje tak samo. Ale sam gameplay to po prostu klasyczny Ratchet ulepszony w HD. Ulepszony w HD, klasyczny Ratchet. Bronie było dużo ciekawszych, chociaż uważam, że niektóre były trochę do dupy. W sumie podobnie jest z Secret Agent Clank, że niektóre były właśnie takie do dupy, bo Secret Agent Clank bardzo bazował na też czasem na broniach krótkodystansowych. I wydaje mi się, że chyba nawet więcej było tych krótkodystansowych niż długodystansowych. W Ratchecie Tales of Destruction były te bronie, te takie mini bronie, nazywam je, których się owszem bodajże nie upgrade'owało. Albo upgrade'owało? Pamiętam, może. Chyba. Nie pamiętam. Te mini bronie, których się nie kupowało z Gramalneta, tylko tam z tego handlowca. Ja ich bardzo nie lubiłem. Bo za bardzo się do niczego nie przydawały. Były słabe. No i po prostu ich nie lubiłem. No jedyne co czasem używałem, to tego helikoptera. Tylko po to, żeby się rozejrzeć po poziomie, jak to wygląda i tak dalej, i to tyle. Nie za bardzo mnie obchodziło. Tej broni czasem ich używałem w akcie desperacji, jak nie miałem za bardzo amunicji, ale to tylko tyle. I no, te główne bronie są całkiem spoko. I to uję. Rhino jest zarąbiste. To jest tak naprawdę Rhino w Ratchecie Tools of Destruction, to sądzę, że jest czymś, co Rhino 3 próbowało być, w sensie w Ratchecie 3, ale skipściło to swoją finalną formą. Level design był bardzo dobry, chociaż czasem. Chociaż jedyne, co mam do level designa w Tales of Destruction, nie do końca chyba w klasycznych seriach, chociaż czasem też to występowało, ale najbardziej to zauważyłem właśnie w Tales of Destruction. Checkpointy tam są cholernie rzadko,
Można dojść do połowy poziomu, zginiesz i wracasz do samego początku. I to mi się bardzo w Tales of Destruction nie podobało. Po prostu. No nie, bo jak zrobiłeś jeden głupi błąd, to tak naprawdę musiałeś wszystko powtarzać. Mi się nie chciało wszystkiego powtarzać. Ale poza tym to było bardzo dobre. Więc dałbym. Właśnie to jest problem, że SK czy. A. Najwyżej zmienię później. Quest for Booty, który w tym wypadku jest Tales of Destruction amerykańskim. Quest for Booty jest dosyć ciekawą rzeczą, bo zostało to wydane no niby w. Wreszcie świata to było po prostu taka, można powiedzieć, dodatkowy epizod, taki łączący Tales of Destruction i A Crack in Time. Została wydana tylko na PSN-ie. W Europie z jakiegoś powodu powiedzieli akurat nie, to jest pełnoprawny Ratchet & Clank i dajmy to pudełkowo, co ja to lubię, bo lubię pudełkowo gry zbierać i fajnie, że właśnie zostało to wydane pudełkowo, a nie tylko ograniczone gierki do pobrania. I to się szanuje, ja bym powiedział. Tak samo jak Ratchet Gladiator HD. Chociaż jakby wydali to pudełkowo grę w takim stanie, to. Już dwojga z tego, żebym wolał, żeby zrobili trylogię 2 i dali właśnie Gladiator, Size Matters i Secret Agent Clanka. To by było cool autentycznie i na pewno dostaliby więcej czasu, żeby dopracować Gladiatora. I to by mi się podobało autentycznie. I trylogię 2 to bym kupił. I wtedy na PS3 byłaby każda gra na czyta w zasadzie. I to by skopało dupę PS4. No, możecie albo kupić PS3 ze wszystkimi grami Ratcheta dosłownie, albo z PS4 z jedną. To jest dramat po prostu. Ale dobra. Jademy dalej z tym. Future. Nie Future, Quest for Booty. Jak mówię, moja pierwsza gra Ratcheta. Zdecydowanie wygląda to, znaczy wygląda. Gra się w to jak po prostu Tales of Destruction. Nie ma to za dużo rzeczy, że tak powiem, zmienionych. Broni są te same. Nie ma nawet żadnej oryginalnej broni, co mnie trochę boli, że nie dali, no wiecie, jest cały ten team piracki i tak dalej, ale nic z tym nie zrobili, że o, mogli dać, nie wiem, jakąś super duper szpadlę. Szpadle? Nie szpadle. Nie no, szpadle. Jakąś super duper szpadle, czy. Nie wiem w sumie, co mogli dać, ale według mnie zmarnowali trochę możliwość tego na jakieś pirackie bronie. Sam film piractwa, nawet ok, dla mnie. Jest cool. Trochę w te mistyczne takie zakamarki wchodziła i to mi się bardzo podoba, że właśnie Quest for Booty jest takie inne od tych wszystkich, bo jest to taka magia właśnie. Niby w A Crack in Time też do pseudo magii tak naprawdę jest temat poruszany z Zoni i tak dalej, ale Quest for Booty tak wchodzi tak festo, to jest autentycznie, no, jak Piraci z Karaibów po prostu to jest i to mi się podobało. Rzeczywiście tam całe, że duchy są i tak dalej, to było cool. Smuci mnie też to, że z jakiegoś powodu nie dali do gry challenge moda. Tak, no rozumiem, że to miał być taki, no wiecie, no, łącznik między tymi grami, ale kurde, no challenge moda nie mogliście dać. To dajecie osobne save'y, ale już challenge moda nie dacie. No kurde, no. Jeszcze złotych śrubek nie było w tej grze. No to jest wybrakowana trochę gra. I powiedziałbym, że to jest właśnie takie. Tak średnie, bym powiedział. Tak średnie dobre. Nic nadzwyczajnego. Jest króciutka. To swoją drogą fajne jest to. Znaczy, nie do końca fajne, ale
Jak się ma Nexusa, jak się kupi Nexusa, to dostaje się kod na Quest for Booty, żeby jakoś wydłużyć czas, bo Nexus też jest cholernie krótki. No i do wisienki na torcie to już muszę dać na SK. Ratchet and Clank, A Crack in Time. Gra Ratchet, na którą strasznie długo wyczekiwałem. Pamiętam do dzisiaj, jak po prostu jak wyczekiwałem na święta, żeby w nią zagrać. I to jeszcze taka ciekawostka, to mówiłem o tej historii wiele razy, ale raczej tylko jak Crack in Time grałem, jak nie do końca wyszło, ale grałem, jak leżałem z tym moim pseudo odciętym, prawie odciętym językiem. I to było fajne do grania. Pomogło mi trochę z traumą, jaką miałem po tym wydarzeniu. Gra, którą według mnie to jest ostatnia gra, z którą Insomniac dało z siebie wszystko, że gdyby to miała być ostatnia gra, to uwierzyłbym w to, ale później z tego powodu, jak bardzo się sprzedała, to stwierdzi, a dobra, kontynuujemy. Tak, przepiękna jest, co z tego, że rozdzielczość tej gry jest tak, no, bardzo bliska rozdzielczości Vity. I dlatego mam nadzieję, że zanim przejdą na PS5, to zostanie wydana jakaś właśnie trylogia Future na PS4, żeby wreszcie można w tę grę zagrać w 1080p, a nie w rozdzielczość Vity rozciągnięta na telewizorze. Pozdrawiam wszystkich, którzy grają na przykład w Crack in Time na telewizorze 4K, to po prostu musi być okropne doświadczenie. Nie, co mogę powiedzieć? Fajne nowe bronie, w cholerę dużo rzeczy do robienia, jak na przykład te małe planety, znajdywanie zoni, złote śruby, challenge bot, który coś daje. Rhino to jest chyba moje drugie ulubione w serii. Pierwszym jest z czterech za jednego. Chwila, bo muszę nad tym pomyśleć. Bardzo dobre wykonanie fabularne. Jak to zostało pociągnięte i jakie zwroty akcji, że tak powiem, były z Alisterem przede wszystkim, to było świetne. Wiem, że dużo urząd są świetne i bardziej nie wchodzę w to, ale nie chcę znowu, żeby ten film miał 2 godziny niemal. No i no. Nadal nie rozumiem, dlaczego do tej gry zostały dodane leaderboardsy. To jest jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje. Fajne było to pozowanie swojej postaci, że taki profil można było sobie zrobić, ale no. Nieważne w zasadzie to jest. Nie no, masywna ilość kontentu. Te wspomnienia z poprzednich gier w poziomach Clanka. W ogóle poziomy Clanka też były super, tylko czasem tak cholernie trudne do robienia, że to był dramat. Pamiętam, jak w jednej planszy Clanka utknąłem. Znaczy utknąłem. Po prostu robiłem jeden puzzle, tą zagadkę. I spędziłem na niej bodajże 3 godziny, rozkminiając ją. I byłem bardzo po tym wykończony i zmęczony, że nie chciało mi się już dalej grać. Po prostu przeszedłem ten poziom. Dajcie mi spokój. Mam was w dupie. Tak to w zasadzie wyglądało. I to nie był dobry okres w życiu. To było okropne. Szkoda też, że masywnie dużo rzeczy usunęli z tej gry, co jest właśnie w Insomniac Museum poruszane. To mnie jedyne boli. Wiesz, na przykład inne designera, no to znaczy inne designera, no to akurat bali z tym, ale
Na przykład wyścigi na hoverbootach, to była jedna rzecz, którą tak chciałem, żeby była. I tak oczekiwałem, żeby była, a kurde jej nie było. Ale właśnie, hoverboots to było według mnie dobry dodatek do serii i szkoda, że już następne gry jakoś na tym nie... Znaczy, załoga Ku na tym bazowała bardzo dużo i to mi się podobało. Więc tu plus dla załogi Ku. Ale no kurde, no wyścigi mogli mieć. No cholera jasna, no. Dlaczego tych wyścigów nie zrobili? Hoverboot to była dobra rzecz, bo wreszcie Ratchet nie poruszał się 2 metry na godzinę, tylko autentycznie miał jakąś szybkość. To było fajne, bo wiecie, no, fan Sonika to lubi prędkość, no kurde, no co ja mam powiedzieć. Więc no, za to zostaje ekran temu ode mnie też, bo same plusy praktycznie. Jeśli miałbym jakiś minus tylko dać do gry. Jeśli miałbym jakiś minus dać do gry. To jest dobre pytanie. Nie za bardzo wiem, czy mogę jakiś dać minus do A Cracking Time, tak naprawdę. Chyba to jest perfekcyjna gra raczyta, bo nie mogę sobie pomyśleć o czymkolwiek, co mógłbym dać jako minus, co autentycznie mi przeszkadzało. Nie było tam quick time eventów. Walki na arenie były spoczy nawet. Zagadki były łatwe. No, może co najwyżej do tego, że takie zagadki nie tylko nie te z klankiem, ale ogólnie zagadki były bardzo proste. To może jedynie to. Bardzo mi się też podobało te bronie, które były. Można sobie było customizować. To według mnie powinno powracać w grach Ratcheta. Że taka customizacja broni była spoko. Bardzo mi się to podobało. Kurde, nie za bardzo wiem, co mogę powiedzieć jako minus do tej gry. Kurde. Więc po prostu to pozostawię. Gra bez minusów. Jeśli macie jakieś minusy do A Cracking Time, to można oczywiście to podać w komentarzach. Ja się nie będę nad tym zastanawiał. Czterech za jednego. O Jezu. Gra, która jest dużo fajniejsza, jak się ją przechodzi z kimś. Jak się ją przechodzi samemu, to jest ona bardzo nudna. A w szczególności, jeśli chcecie, powiedzmy, wystoprocentować, to pozdrawiam tych, którzy wystoprocentowali ją sami, bo oczywiście wystoprocentowanie jej w cztery osoby jest strasznie proste, bo wystarczy jeden playthrough i już macie wszystkie śrubki, powinniście nawet wszystkie skill pointy mieć, albo większość ich przynajmniej. No, ale... No, fabuła... No okej, okay. Fajnie było, że dali tą właśnie możliwość grania Nefariusem. To było według mnie taki główny powód sprzedaży, że o, możecie grać Nefariusem, tym złym. Ten zły jest wreszcie grywalny w grze. Jest fajnie. Postacie oczywiście się aż tak fest nie różniły, tylko miały te osobne bronie. Ekskluzywne bronie dla siebie. I nie wiem w sumie co tutaj powiedzieć o załodze Q. Jedno co mi przeszkadzało w załodze Q, oczywiście poza tym, że była cholernie nudna, jak się gra samemu, to przede wszystkim... Trofki? Właśnie. Przede wszystkim trofki mi przeszkadzały, bo oczywiście były niektóre ekskluzywne dla trybu multiplayer, w sensie przez sieć. A ja nie za często grałem. Znaczy, ja w ogóle nie lubię grać przez sieć i tak dalej i dlatego nie za bardzo mi się to podobało, że tak w zasadzie jeśli się nie zmuszę do grania w sieć, to nie mogę splatynować. I to mi się nie podobało. Nie lubię tego i jestem zły, że tak zrobili. Ale na dobrą sprawę, no była to okej gra. Nic do niej nie mam, że tak powiem. Dałbym ją taką na średnio dobrą. O,
taka średnio dobra jest, bym powiedział. I tak uważam, że średnio dobra jest. No mówię, zdecydowanie lepiej się gra, jak się gra z kimś. I to polecam. Jak ktoś chce zagrać w tą grę, to nie wiem, zbierzcie się w paru znajomych. Znaczy nie teraz. Teraz to zostawać w domu i z nikim się nie spotykać. Ale jak już to wszystko minie, to zbierzcie się z kumplami, jak chcecie zagrać w czterech za jednego. I grajcie. Albo przez sieć grajcie. Bo granie przez sieć na PS3 jest darmowe, więc możecie tak to zrobić. A widzicie. Chociaż nie wiem, czy serwery 4 za 1 jeszcze działają. Tego wam nie powiem, ale jakoś się umówcie, żeby się zagrać. Ratchet & Clank Zaugaku. Gra, której za bardzo nie lubiłem. Ale później zacząłem ją lubić i to w bardzo dziwny sposób, bo jak zacząłem grać w nią trochę na Wicie, to ją bardziej polubiłem. Chociaż port Witowy jest do dupy, to jednak jak się gra na przerobionej i się trochę ją zoverclockuje, to jest lepszy eksperyment. Ale to może trochę być taki trochę problem jak z Size Matters i Secret Agent Clank, że dużo lepiej właśnie się gra w to przenośnie i po prostu nie jako gra konsolowa. Zagrałem po raz pierwszy multiplayer 2 lata temu, jak właśnie do mnie Sebulba przyjechał. To graliśmy sobie właśnie w Załogę Q. I było bardzo fajnie, bardzo miło spędzam to granie. Porobiliśmy nawet parę misji i ogólnie było fajnie. Bardzo przyjemne jest według mnie właśnie Załoga Q. Nawet nie tylko nawet jak gracie z kimś, sądzę, że można mieć z tego przyjemność właśnie jak się gra też samemu i nie jest nudna wtedy. Zdecydowanie challenge są trudniejsze wtedy, rzecz jasna, ale poza tym jest całkiem okej, ta gra. Jest bardzo okej, jest króciutka. Więc też ten aspekt tower defense nie powinien być jakiś, wiecie, denerwujący dla was czy coś. Są tu hoverbooty, które są dobrze zrobione, więc to jest plus. No oczywiście. No przejedźcie, no dobra, fajnie. Macie zostawać w domu, a nie jeździć, kurde, tu jakimiś traktorami czy coś. Jedyne co mam problem z tym, że gra jest, wiecie, jak gracie multiplayer, to gra jest ograniczona do 2 graczy. Poza tym, że wiecie, są 3 główne postacie i sądzę, że można by teoretycznie wykrzesić tą czwartą jakąś i szkoda właśnie, że to nie jest gra na więcej graczy niż tylko 2. Znaczy, tak, ja grałem tylko z jedną inną osobą w to i już i narzekam, że nie jest w 4. Ale no sądzę, że można by to było jakoś załatwić, żeby to było w 4 i sądzę, że to by była jeszcze lepsza właśnie zabawa właśnie w 4. Zadania by były wtedy banalnie proste, ale ale no. Ja tylko mówię, że fajnie by było, jakby właśnie był tryb dla 4 osób, a nie tylko 2. A wersja na Vita, no mówię, nie grajcie w wersję na Vita, jeśli nie macie przerobione Vity, bo to jest wtedy tragedia. Takie solidne 10 FPS-ów jest większość czasu, ale poza tym to mówię, jak macie przerobioną Vitę, to overclockujcie i jest lepszy experience, nie jest perfekcyjny, rzecz jasna, ale jest lepszy, ale poza tym, to zagracie sobie na PS3, jest to nawet spoczy gra, bym nawet powiedział. Wiem, że to jest trochę taka niepopularna opinia, ale powiedziałem, że jest spoczy, bo mi się osobiście bardzo przyjemnie przychodzi zadania i szuka śrubek i tak dalej, więc to jest spoczy. Takie spoczy przez duże z. Ratchet & Clank Nexus. Gra, którą mi się wydaje została trochę nahypowana, bo to był ostatni Ratchet na PS3. I to trochę było jego zgubą, mi się wydaje. Bardzo mnie boli to, że
jest to tak krótka gra, to według mnie była gra, która mogła być następnym A Crack in Time, ale stwierdzili, dobra, pierdzielimy, zrobimy grę, która ma, nie wiem, z 5 planet, z czego jedna to jest walki na arenie, więc jest jakieś 4 planety i czy tam 6, nie pamiętam, jest tych planet. I tyle, that's it. I ta gra próbowała być nowym A Crack in Time. Fajnie według mnie był ten trochę motyw grawitacji i według mnie ulepszyli bardzo jak to się mówi? Ścieżki grawitacyjne. To według mnie ścieżki grawitacyjne w Nexusie to są najlepsze, bo właśnie można było tak skakać i się dalej można było po prostu je dużo szybciej przechodzić i też ciekawe broni tam były dużo właśnie zrobili to, co nie zrobił Quest for Booty, że bazowali niektóre bronie właśnie na tym aspekcie tych demonów w Nexusie i wykorzystali właśnie temat gry do zrobienia broni i nie zrobili tego w Quest for Booty. No, kurde, trudno mi jest tutaj się powiedzieć, bo jest mało kontentu w tej grze. Broni mi się podobały. Fabuła była właśnie ok, ale była za długa. Pfu, za krótka. Bo tak, powiem tak, jak miałem odczucie do Nexusa. Jak pierwszy raz to zagrałem, to ok, było wszystko fajnie, pięknie i w ogóle. Doszedłem do finałowego bossa gry. Myślałem, że to jest jakiś, wiecie, pierwszy większy boss. Aż wyszły napisy końcowe i miałem takie, what the fuck, to jest koniec? To już koniec jest? To są moje autentyczne przeżycia z Nexusem. Doszedłem do tego finałowego bossa, nie wiedziałem, że to jest finałowy boss. Gra się skończyła i takie, to już tyle? Daję propsy, I guess, za muzeum, że tyle dali tam referencji, że tak naprawdę to było wielkie takie, można powiedzieć, podziękowania dla całej serii i wspomnienia do całej serii, ale nie, ta gra aż się prosiła od tego, do tego, żeby być, no mówię, no to jest, to się szykowało, żeby być nowym Ratchet & Clank A Crack in Time, a wyszło z tego dupa in time. I jest to lepsze od Quest for Booty, więc jest to lepsze od Quest for Booty, ale przez tak cholernie zmarnowany potencjał muszę to dać na B i to mnie boli bardzo, że muszę to dać na B, ale no nie mogę bardziej, no nie mogę inaczej tego zrobić. I to mnie boli, autentycznie to mnie boli, żeby dać to na B, bo naprawdę chciałbym to dać na A. Ale nie, mówię, tak zmarnowany potencjał do gry, to nawet Sonic 06 nie był takim zmarnowanym potencjałem do gry. Nawet Sonic Boom Rise of the Rick nie był aż takim zmarnowanym potencjałem jak Nexus. No i dochodzimy do finału. Ratchet & Clank PS4. O Boże. Długo czekałem na tą grę, żeby w nią zagrać, jak wiecie, bo PS4 dostałem, że tak powiem, trochę późno w jej cyklu życia. Film obejrzałem i przyznam, że dość mi się podobał film. Nie było to nic specjalnego, że zdecydowanie. Trochę teraz do niego bardziej krytycznie podchodzę. Bo na początku ja bardzo lubiłem ten film Ratcheta, teraz go po prostu lubię. Bo trochę mi popsuł smak do tego filmu Ratcheta, jak poszedłem obejrzeć film o Soniku. I trochę mnie smuci, jak dobry był film o Soniku, podczas gdy mówili, że będzie tak ssał, podczas gdy właśnie Ratchet po prostu wyszedł i wiecie, ludzie większe mieli, można powiedzieć,
nadzieję do tego, że Ratchet właśnie będzie lepszy od Sonika, bo tak myśleli, że Sonic będzie ssał przede wszystkim przez ten design pierwszy, a tu wyszło zupełnie co innego wyszło. Sytuacja stulecia po prostu to jest z filmem Sonic. Ale oczywiście my tu o Soniku nie gadamy. Gadamy tu o Ratchecie. I dobra, o samej grze. Sama gra, podobnie jak Nexus, trochę mi się wydawała za krótka, ale nie będę na to narzekał, bo właśnie nie sądzę, że był jakiś zmarnowany potencjał. No to był reimagining, to nie był ani remake jedynki, ani nic z tych rzeczy, to był reimagining. Powiem tak. Zacznijmy od broni. Bronie były dla mnie bardzo. Można powiedzieć. Zawiodłem się na nich. Była tylko jedna nowa broń, ten pixelator. Czy tam pixelizer, nie pamiętam. Przepraszam, korona. Pixelizer to bodajże było. To była jedyna nowa broń. Reszta tu powracało z całej serii, tak naprawdę był Sonic Raptor, były jakieś inne pierdoły, właśnie mieszanka Gramoleta i jak się nazywało w pierwszej części? Nie pamiętam. Ale to była mieszanka z tych dwóch, jeszcze za preorder dostawał się Bouncera z Reszta Dwójki bodajże, więc nigdy nie miałem okazji tego mieć i zagrać, ale Pixelizer był dla mnie fajnym konceptem i fajną bronią ogólnie i mi się podobał, ale kurde, no to była jedna broń, no Jezus Maria. I tak lepiej niż Quest for Booty, I guess, to muszę przyznać, ale nie, jedna broń, come on. Jak już tak bardzo. A, swoją drogą jeszcze taki jeden bonusik do A Cracking Time, to bardzo mi się podobało, jak zmienili działanie klucza. Czyli po prostu, że Ratchet nie musiał kucać, żeby użyć klucza, tylko po prostu mógł go normalnie z chodzenia machnąć, co już fajnie było, że później dali normalnie do serii. Teraz mi się o tym przypomniało, przepraszam, tak musiałem o tym wspomnieć. No jedna broń, no come on. Come on. To miała być. O, to miała być taka. Wiecie. Taka duża gra, że. O, że zrobiliśmy tym razem Ratcheta 1, tylko dobrze go zrobiliśmy. Żeby była tak nahypowana i w ogóle. Ja byłem nahypowany na nią. I nie powiem, że była jakimś wielkim rozczarowaniem. Zostanę miałem z nią fan. I. Granie w nią jest bardzo przyjemne. Fabuła jest podobna do Ratcheta 1, ale zmieniona bardzo. Więc jakichś tutaj wielkich nie ma. Wiecie, jakichś za bardzo wielkich tutaj nie ma urozmaiceń. Powiedziałbym, że wszystkie te twisty i tak dalej były bardzo przewidywalne. Które, że tak powiem, były oryginalne dla gry, tudzież filmu. I to. Właśnie te twisty w fabule były mnie bardzo przewidywalne i trochę zabierały fanu. Z tego, że one były w ogóle. Klang był, I guess, chyba najlepiej grywalny niż kiedykolwiek. I zagadki były dosyć okej z nim. I to tak naprawdę mogę podsumować całą grę, że była dosyć okej. Więc mówię, sam redesign poziomów i tak dalej, wszystko było miodne. I mi się podobało, tylko mówię, no ta broń, fabuła. Gdzieś mi się pali, czy to z dworu? Z dworu, nie, przepraszam, bo. Zamknę okno.
Zamknę okno, bo mi zimno. Zamknę zimno, bo mi okno. I no. Ta broń, ta fabuła. Nic tu tak naprawdę nie ma, co mogłoby mnie jakoś bronić przed daniem. Dałbym. Tutaj. Przykro mi. I tu bym dał. To, niestety. Tak muszę to zrobić. Z ciężkim sercem to robię. I no. Jestem ciekaw w ogóle, czy ktoś ogląda te filmy, bo robię je tak długie, że to jest dramat, ale spokojnie. Sonic 06 będzie za niedługo. Cieszcie się, że więcej nagrywam, I guess. ale no, to tak wygląda moja finalna lista. Raczej nic tu nie chcę zmienić. W sumie. Bo na F daję to. Nie ma nic na D, ale na F jest właśnie Before the Nexus. No, więc to jest finalna wersja tej listy. Jeszcze zrobię part 3 ze Spyro. I to w sumie tyle mam do powiedzenia. I dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie za moje wybory. No i na razie i cześć. Pa, pa.